Hej, przecież to jest placówka SCP. Siemka, co tam mamy? O kurwa. Okej, SCP-939, nie jesteś w stanie go teraz pokonać, nie masz najmniejszych szans. Jedyny plus tej sytuacji jest taki, że nie zaatakuje cię, jeśli nie będziesz wobec niego agresywny. To gówno nie ma żadnych słabości i jest twardym skurczybykiem, radzę ci, uciekaj. Wygląda na to, że ja skopałem dupskę im! Czy ja sklonowałem samego siebie? Nawet ty idioto, najgorzej, kurwa, nienawidziłbym samego siebie. Nie będziesz żył po tym, jak skopię ci twoje zasady dupsko i to... Wiecie, jego dupsko to też moje dupsko, więc jakiś tam szacunek mu się na... Co? Itamina. This face. Nieważne, niech chlepanie się rozpocznie. Tu jest tak cicho, że mógł usłyszeć swój oddech. To nie mój oddech. Wiedziałem, że to powie. To nie mój oddech. Pierdolę tą grę tak bardzo. Tą kradzieżą boję się wychodzić z domu, nie chcę zostać okradziona. Widzisz to? Przełożoną. Ja jestem detektyw Lens. A ty jesteś? Ach, to tak, sorka. Ale ja tak sobie czasem miał. Ktoś się przedstawiał takie, to tak. A! I tak po chwili łapie, że też wypadałoby się przedstawić. No tak, sorka, jestem... Ja niczego nie ukradłem! Too far, man. Too far. Moment! Co? Co to był za... Co? Wait, czy to był mój głos? O, strzecie. O nie! Nie mogę. Zdziwiła mnie długość jego szyi, była naprawdę długa. Erkaz! Marcin, pamiętaj, jakiego koloru jest twoja piżama. Mówiłem, że on śmierdzi! On cuchnie! Nie zrobię tego. Albo może jednak to zrobić, to jest zrobienie kutasa z plasteliny i takie: hej, patrz, tak ci będzie w dupę, to nie będzie boleć, tylko plastelina. Ups, to modelina wypieczona. To jest naprawdę bardzo... Ty! Walczyłem z tobą, pokonałaś mnie. Lekarza nie ma, ale jeżeli chcesz, mogę się tobą zająć. Czy ona właśnie puściła do mnie oczko? Nie, ja raczej podziękuję. Jego, w takim razie aresztuję was obu. To jest na jeden strzał, na jedną próbę. Kurwa. Ej, ale jakby podjebał samą książkę, to by było coś, tak? Ej, to było logiczne. To było logiczne podejście do sprawy. Mógł podpierdolić książkę o kosmosie. Ładunkiem. Wow. This is fucking deep. Deep shit. Wiecie, bo to jest jak idziecie do łazienki, myślicie, że się wysracie normalnie, a wychodzi taki kloc, takie gówno matematyczne tak zwane, wprost proporcjonalne długością do czasu srania. I wiecie, myśleliście, że pójdzie łatwo. Pójdziecie załatwić swoją potrzebę, spuścicie wodę. Flush. No, kibel jest zatkany, bo gówno z niego wystaje. To jest ten rodzaj głębokiego deep shit. Jego organizm jest silniejszy, niż się wam wydaje. No, może poza tymi dziurami w płucach. Erkaz! Może zniszczył, bo może to mogło być od zniszcza.